Na dzisiejszym filmiku pokażę, jak zmontować zestaw helikopterowy służący do łowienia na bardzo dużych odległościach. Jesteśmy zmuszeni do bardzo mocnego wyrzutu, przy którym, jak wiadomo, istnieje duże ryzyko splątania, a dzięki temu zestawowi ryzyko takie jest minimalne wręcz. Okay. Jak związać ten zestaw? Generalnie wiążemy go na materiałach sztywnych typu żyłka mono, fluorocarbon, ledkor. Ja pokażę dzisiaj, jak go związać na ledkorze. Przy okazji pokażę, jak zaplatać węzły na tym materiale. A w celu zawiązania, bądź też zaplecenia, jak często się mówi, ledkoru, należy ze środka materiału wyjąć odcinek 10-11 cm ołowiu, odciąć go, następnie odcinek, z którego wyjęliśmy rdzeń, wprowadzamy szydełko. Warto się zaopatrzyć w specjalne szydełka do zaplatania, są one o wiele cieńsze, także o wiele łatwiej jest go wprowadzić do środka. Wsuwamy mniej więcej do połowy, czyli jeżeli usunęliśmy 10 cm, wsuwamy 5 cm szydełko. Wyciągamy. Teraz założymy sobie kółeczko łącznikowe. Może to być też krętlik. No zresztą, założymy krętlik może. Tego krętlika przywiążemy żyłkę główną, bądź też przykąs czołowy, w zależności będziemy mieli zmontowany nasz zestaw. Teraz wolny koniec, krętlik nakładamy na szydełko, wolny koniec, tylko rozhaczamy o szydełko, zamykamy je. I teraz delikatnie wyciągamy szydełko, wciągając wolny koniec ledkoru do środka materiału. Jest to troszeczkę trudne, ale bez problemu każdy powinien dać sobie radę. Ok, wyciągamy szydełko. Coś się zaplątało. Otwieramy i wyciągamy. Ok, no i nasz węzeł jest gotowy. Na drugim końcu materiału robimy to samo. Wyciągamy odcinek rdzenia. Wysuwamy go. Teraz przed zapleceniem będziemy musieli kilka rzeczy nasunąć na ledkę. Będzie to duży stoper. Też bardzo fajnie można sobie to zrobić przy pomocy szydełka. Nacisnąć go. Zamykamy szydełko. Zawlekamy. Następnie krętlik. Ja tu użyję krętlików do szybkiego montażu. Będzie następny stoper, duży, bądź możemy użyć takiego stoperka z tulejką do osłony krętlika węzła. Generalnie, jeżeli to będzie przypon wykorzystywany tylko do dalekich rzutów na twardym dnie, możemy spokojnie użyć tego. Ale w momencie, gdy będziemy łowić na przykład na dnie zamulonym, w przypadku zestawu helikopterowego można zrobić taką sztuczkę, że jeżeli w tym miejscu będziemy mieli ciężarek, który będziemy zaraz montować, całość, możemy przesunąć powiedzmy 30 cm od ciężarka i wtedy nasz zestaw, który będzie zamontowany do tego krętlika, będzie się unosił, będzie najprawdopodobniej
będzie najprawdopodobniej nad mułem. W tym celu będziemy musieli założyć drugi stoper. Można też założyć i stoper, i ten przedmiot, i tą osłonę. Wtedy, że tak powiem, nasz zestaw będzie bardziej uniwersalny. Będziemy go mogli używać w różnych łowiskach. Ja tak może zrobię. Jutro się wybieram na łowisko o właśnie zamulonym dnie i użyję sobie tego zestawu. Ok, stoper. Teraz osłona węzła. Teraz przystąpimy właśnie do zaplecenia tego końca. Okay. Wprowadzamy szydełko. Tak, wtedy mniej więcej do połowy odległości. Mogę sobie to odmierzyć właśnie składając go na pół. Wyciągamy. Teraz zakładamy sobie, jako że na tym końcu będziemy mieli montowany ciężarek, zakładamy kętlik. Do tego kętlika założymy sobie agraweczkę. Można użyć oczywiście też kętlika do szybkiego montażu, ale ja tu użyję agraweczki. Sobie na kętliku. Okay. Teraz kętlik zakładamy na szydełko, jak poprzednio. Mamy koniec zahaczony o szydełko. Zamykamy je. I delikatnie, powolutku wciągamy do środka. Okay. Trochę nam wyszło. Tylko rozłożymy. Bardzo fajnie zniknie. Okay. Teraz, tak jak mówiłem, na tej agrafce montujemy ciężarek. Jako że będziemy rzucać raczej tym zestawem na dalsze odległości, zakładamy ciężarek do takich rzutów. Są to ciężarki, w których ciężar jest skupiony na końcu. Wtedy zawsze w czasie lotu ciężar taki jest o wiele bardziej stabilny. Nasz zestaw nie kręci się tak. Zapinamy za agrafkę. Teraz nasuwamy osłonę. Następnie przesuwamy pierwszy stoper. Zostało troszeczkę ledkoru. Można go przyciąć, żeby się nie szczępił. Trzeba tylko uważać, żeby nie uszkodzić sobie zestawu. Następnie kręplik. I drugi stoper. Jak widać, kręplik bardzo ładnie pracuje dookoła. Tak wygląda nasz zestaw. Tego krętlika, tak jak powiedziałem, montujemy szybom. Może ja pokażę. Jakiś tutaj powinienem mieć przygotowany. Już gotowy, nie chcę mi się go wiązać. Zresztą zasadniczo nie różnią się niczym. Takie przypony są tylko krótsze z reguły, wiązane na materiałach sztywnych, tak jak ten. To jest akurat kombiryk związany na żyłce fluo, odcinków miękkiej plecionki, zestaw dwóch kulek popa i tonąca. No, różnica jest też taka, że zazwyczaj sztywne przypony są montowane z krętlikiem, z dodatkowym kółkiem, żeby on lepiej pracował na boki. W przypadku zestawu helikopterowego
bierzemy go na sztywno, to jest tylko zamontowane, nie wiem, czy to będzie widać, kółeczko łącznikowe plus osłona, ale dzięki temu, że tutaj mamy założony krętlik w naszym zestawie i zamontujemy nasz przykon. Często jest problem z montowaniem. Trzeba lekko odgiąć. Wyciągamy osłonę, która zablokuje od razu. Tak wygląda gotowy zestaw. Jak widać, nasz przypon będzie pracował w czasie rzutu, gdy będzie nasz ciężarek leciał. Będzie pracował fajnie dookoła. Nie będzie miał możliwości praktycznie zetknięcia się z ledkorem. Nie nastąpi splątanie. A po zarzuceniu, gdy nasz zestaw też wyląduje, będzie bardzo ładnie mógł się naturalnie ułożyć z jednej, z drugiej strony. Można też używać kulek pływających. Wystarczy tylko dać tej śruciny. On się będzie nam podnosił. I to wszystko. Zestaw prosty, szybki w montażu i niezmiernie. Dzięki.